smoczku! Widzę, że za tobą stoi 5 jajek! Żółte, różowe! Tak, zgadza się! 3 jajka żółte i 2 jajka różowe! 3 plus 2 równa się 5! Wiem, to dosyć łatwa kalkulacja, prawda? A co w tych jajkach się kryje? Jakbym wiedział, to i tak bym ci nie powiedział! O, dlaczego byś mi nie powiedział? No co ty, jak tak możesz? Jak ja bym wiedziała, co jest w jajkach, to bym ci powiedziała. Naprawdę? I myślisz, że ja ci uwierzę? Na pewno byś mi nie powiedziała. No, na pewno bym ci powiedziała. Za kogo ty mnie masz? Podzieliłabym się z tobą tą tajemnicą. Nie wierzę ci! Ale nieważne. Wiesz, co jest ważne? Nie, co jest ważne? Powiedz mi. Coś ważnego, wiesz? Wiesz coś ważnego? Powiedz mi szybko! Ważne jest to, że chcę, żebyś ze mną otworzyła te jajka! O, no tak, to jest bardzo ważne. Oczywiście, że chcę otworzyć z tobą jajka. Tak, zrobię to, bo to jest bardzo ważna, poważna sytuacja. Otwieranie jajek. Zgadza się, ale mnie rozbawiłaś. To co, chcesz wybrać pierwsze jajko? Mogę naprawdę? Aha, wiem, że zawsze ja wybieram, ale dzisiaj pozwolę tobie wybrać pierwsze jajko. No to w takim razie ja chcę duże. A co? Duże jajko, duże, wielkie żółte jajko. Wow. Chciało mi uciec. Zabawna jesteś. Dobrze, otwórzmy to pierwsze wielkachne żółte jajko. Może tam jakiś kurczak się będzie chował. Kurczak? Nie wydaje mi się, to nie jest tak naprawdę takie kurze jajko, żeby tam kurczonko jakieś w środku było. Nigdy nie wiesz. No niby tak, ale pok, jest tam jakieś żywe zwierzątko? Chyba nie ma. A kto powiedział, że ono musi być żywe? Może to będzie zabawka. A, no to się przekonajmy, dobrze. Otwieramy to jajo. Coś zielonego, to nie może być kurczak. Kurczak i nie są zielone, masz rację. Co to w ogóle jest? No już, zobaczę. To jest żaba. Ale zabawnie. Splatpec! No tak, splatpec. Jakieś takie rozciągliwe zabawki, które można rozplaszczać. Kaczuszka. Jakie są jeszcze do znalezienia? Żaba, nam się żaba trafiła. Delfin, świnka, kaczka, pingwin. Czerwony pingwin? Niemożliwe. I małpka, różowa małpka. O co chodzi? To się zgadza, prawda? No tak, kaczuszki są czerwone. Czerwone, naprawdę? Znaczy się żółte, chciałam powiedzieć, kaczuszki są żółte. Tak, kaczuszki są żółte i ta kaczuszka jest tego koloru. Świnki są różowe. Zgadza się. Delfiny, no niebieskie, prawda? Mhm, czasami są takie troszeczkę bardziej czarne, ale głównie niebieskie. Masz rację. Żaby są zielone. To dlaczego ten pingwin i ta małpka mają nie taki kolor jak trzeba? Małpka powinna być brązowa, natomiast pingwin powinien być czarno-biały. Dlaczego tak śmiesznie zrobili? Nie ma zielonego pojęcia, ale wiesz co wiem? Co wiesz, powiedz mi, znowu coś ważnego? Bardzo ważna rzecz tym razem, podejdź tutaj blisko, to ci poszeptam. Poszeptam, chcesz mi szepnąć do ucha, o co chodzi? Ale wtedy nikt nie będzie słyszał. A, no tak, no to słuchaj, nie będę szeptał do ucha, ale będę szeptał. Słyszysz mnie? Słyszę cię, powiedz mi, co to za ważna rzecz? Jest teraz ciekawa, bardzo ciekawa. Więc ważna rzecz jest taka, żebyś otworzyła tą saszetkę w końcu! Okej. Okay. Dobra, no jest to ważne. Masz rację, jest to ważne. Gdzie to się otwiera? Jest tu jakieś nacięcie? Tutaj jest. O, tyk. Ciach w połowie. To się klei. O, naprawdę? Zobaczę. O, rzeczywiście się klei. Takie glutkowate to troszeczkę jest. Nawet bardzo glutkowate. Skoczyła i wylądowała na łapkach. Jajku, jaka śmieszna. Ale lepka. Zobacz, smoczku, spaszczyłam ją. Ale śmiesznie teraz wygląda. Ale. Nos mi się przykleił. Czekaj, pomogę ci. Jest. Plack. Wiesz co, to mogłoby fajnie chodzić po ścianie, tak schodzić jak takie pająki, tak surlałoby się pewnie. Ole, lepkie to jest. W środku są jakieś takie kulki. Zobacz, jakie śmieszne. Przykleiłam się znowu. O nie. Jest. Udało się ciebie odlepić. Zobaczcie, moi drodzy, z bliska jak to wygląda. O, teraz chyba lepiej widać. Takie kulki jakby ze styropianu.
to chyba, czy to jest styropian? Bardzo możliwe, że to jest styropian, więc styropianowe kulki w środku są. Jak się rozciągnie, to widać, że one są koloru białego. Jest to takie, no lepkie, takie dziwne w dotyku, naprawdę, takie, nie wiem, jakby było z kleju. Ale jak puszczam to, to mi się ręce nie kleją. Bardzo ciekawe, jakie śmieszne to jest. Splat, robi tak splat, dlatego się tak to nazywa. Splat pets, czyli zwierzaki, które można tak przyplaszczać. Tak splat, plask, plask, plaska te zwierzątka. No fajna ta żabka, nie powiem. Podoba mi się. Można się tym fajnie bawić. O, kształt jakiś można z niej zrobić. Taki, o, splaszczony jak naleśnik. Śmieszne to jest. Dobra, smoku, otwórzmy kolejne jajko, bo inaczej nie będę mogła przestać się bawić tą zabawką, bo ona jest troszeczkę uzależniająca. Mam ochotę ją cały czas dotykać i plaszczyć. Chyba właśnie o to w niej chodzi. No tak, ale my tutaj mamy bardzo poważne zadanie do wykonania. Musimy otworzyć wszystkie jajka, więc odkładam tą żabę i otwieramy kolejne jajko. I które to będzie, które to będzie? Smoczku, może teraz ty wybierzesz, co ty na to? Dobrze, to ja wybieram jajko różowe, to po prawej stronie. Okej, dobrze, jajko różowe otwieramy. Tum, 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 tum. Kinder niespodzianka, uwielbiam Kinder niespodzianki, jaj! Ale się cieszę, ja też, będziesz robiła cios karate? Nie, chyba nie, chyba nie, ostatnimi razy to te ciosy karate mi nie wychodzą najlepiej, tylko się krzywdzę, więc tym razem po prostu splaszczę to jajko tak, o, rozpołowiłam je, okruchy do środka i już wydobywam żółciuteńkie plastikowe jajko i sprawdzam zawartość. Co tam się kryje? Może jakieś nietypowe zwierzątko, którego jeszcze nie mieliśmy. Dwa zwierzątka tym razem, dwa. O, jakie słodkie, ojejku, wyglądają nieco jak jakieś dziki, tylko tyle, że z jakiegoś innego rejonu świata. Kochane są. Tu jest dla nich jedzonko, to można wyjąć. O, wychodź, wychodź, wychodź tutaj do mnie. Wkładamy mu do buzi. A, proszę podzielić ze swoim maleńcem. Niam, 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 niam. Jakie słodkie. I tutaj jest informacja o tych zwierzątkach. Kto wie w ogóle, jak to zwierzątko się nazywa? Napiszcie mi w komentarzach. Zobaczymy, kto jest na tyle sprytny, że wie. Tak wygląda nasza zabaweczka. Nie trzeba tego w ogóle budować, bo one są już zbudowane. Ananasy zjadają. Chyba im smakuje. Tak jak w przypadku poprzednich zwierzątek z tej serii, są one z Ameryki Południowej. Długość. Wow! 1,8 do 2,5 metra. Waga 150 do 300 kg. To bardzo dużo. I zjadają owoce oraz roślinki tylko. Biegają z prędkością 48 km na godzinę. Moi drodzy, zadanie dla Was. Piszemy, co to za zwierzątko jest w komentarzach. Kto zgadnie? O, jestem ciekawa bardzo. A my otwieramy kolejne jajko. Mogę teraz ja wybrać, smoczku? Jasne! No dobrze, no to ja wybieram duże jajko. Duże jajko żółte, które by może teraz to. O, to sobie weźmie. Dobry wybór! A dlaczego dobry wybór? Dobry to jest wybór. No bo każde jajko to dobry wybór! No masz rację, w gruncie rzeczy we wszystkich jajkach są jakieś fajne niespodzianki. O! A w tym mamy kolejne splataki. Kaczucha nam się trafiła! Ale fajnie, na razie te zwierzątka, które mają poprawny kolor. Z poprawnych jest jeszcze świnka i delfin. Może nam się jeszcze trafić, bo tutaj widzę jeszcze jedno takie wielgachne jajko, jest może będzie ich więcej. A może trafi nam się pingwin albo jakaś małpka różowa, bardzo nietypowa. Zobaczmy, jak się prezentuje ta zabaweczka z bliska. A, wow, jaka fajna. Wygląda jak taka kaczka do kąpieli. Aha, rzeczywiście. Są takie kaczuszki, którymi można nabierać wodę i się tak psikać. Zwierzątko się przykleiło do naszej kaczki, o nie. Tak pływają po wodzie, prawda? Ciekawe, czy to pływa po wodzie. Bardzo ciekawe, bardzo, 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 bardzo ciekawe. Dlaczego bardzo ciekawe? Bo one w środku mają wszystkie styropian, a styropian jest lekki, prawda? I styropian zawsze się unosi na wodzie, więc teoretycznie taka kaczucha też powinna się unosić na wodzie. Chyba, że tutaj ta guma taka to jest, nie wiem, to chyba gumiate takie to jest. Chyba, że to jest bardzo ciężkie i zacznie to tonąć razem z tym styropianem, który jest w środku, ale nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że ona powinna pływać po wodzie. Jak sądzicie? Smoczku, co myślisz? Ja myślę, że jakbym na niej usiadł, to bym na pewno zatonął, bo ja ważę bardzo dużo, bo ja dużo jem. No, dużo słodyczy jesz, dlatego masz taki wilgachny brzuszek. Ej, aż tyle nie jem słodkiego.
No, właśnie. Nie masz tyle słodkiego chyba na wizji. Natomiast jak ciebie nie filmuje nikt, to się obżerasz tą czekoladą, co nie jest dobre. Zobaczcie, jaki ma brzuch. Ło, taki bebeszek. Uch, bardzo duży. Smoczku, musisz przejść na dietę chyba jakąś. Musisz być zdrowy, bo jak się grubnie, to znaczy, że jest się troszeczkę chyba niezbyt zdrowym, prawda? No, masz rację, w moim przypadku tak jest. Obiadam się i potem brzuch rośnie. To nie jest dla mnie dobre. Później będę dorosły i będę brzuchaty. O nie, to by było straszne. Nie dość, że zielony, to jeszcze brzuchaty. A, czy coś masz do mojego koloru? Nic, ani troszkę. Fajny kolor, taki jak żaba. Dokładnie. Spójrzmy jeszcze raz na naszą kaczuchę. Jak mocno można to rozciągnąć? No, całkiem mocno. Wow, ale wystrzeliło w moją stronę. O, teraz nie wygląda jak kaczka, teraz wygląda jak jajko. Na potelni, z oczami, z dzióbkiem. O, straszne. Dobrze, odłóżmy naszą zabawkę tutaj, obok żaby. I zabieramy się za wybieranie kolejnego jajka. Smoczku, teraz twoja kolej. Mamy tak, jajko żółte oraz jajko różowe. Jedno jest duże, jedno jest małe. Które otwieramy? Może tym razem jajko... A, ja lubię te małe. Małe jajko! Okej, małe, różowe i jajko zatem. O, czyżby tam była też Kinder niespodzianka? Jest Kinder niespodzianka! Kto tam się znajdzie? Otwieramy, nie mogę się już doczekać. Chodź tutaj do mnie, małe, żółciutkie, plastikowe jajeczko. Czekolada potem, smoczku, ty nie dostaniesz, bo no ty musisz przejść na dietę. O, taki mały kawalątek. No tylko malutki, bardzo malutki. Jej, dzięki! Co tam jest? Otwórz. No już otwieram. Zaraz się przekonamy, co tam się kryje. Coś czarnego. Czyżby takie? Nie, takie samo. A, ja wiem, co to jest. Już miałam kiedyś takiego stwora. To jest tukan, moi drodzy. Pamiętacie? Jeśli nie pamiętacie, albo nie widzieliście filmików, w którym otwierałam takiego tukana, no to proszę szybciutko wchodzimy na pozostałe nasze filmiki, oglądamy i na pewno się przekonacie, że już takiego stwora otwierałam. Dobrze, muszę go teraz tylko zbudować jeszcze. A... To nie jest jakoś bardzo skomplikowane. Chyba ostatnio miałam z tym troszeczkę więcej problemów, ale skoro już go miałam, to powinnam mieć też doświadczenie w budowaniu go. Więc tak, w ten sposób chyba to będzie. Tak, o, jest. Fajnie wygląda. Teraz skrzydełka. Skrzydełko numer 1. W tą stronę czy w tą? Zaraz, chyba w tą stronę. Ła! Wypadło. Jeszcze raz, o, trzymaj się. Skrzydełko numer 2. Jest. Wow, wywraca mi się to. O nie! Czy dam radę to jakoś tak położyć, żeby mi to nie spadło? No to jest ciężkie. Smoczku! Jakie to wtedy zrobiłam? Niemożliwe. Chyba nie, chyba to był krok drugi. Więc co? Ja to chyba jestem gapą. To był chyba krok drugi. Tak to trzeba było jakoś sadzić, prawda? A ja próbuję skrzydła najpierw, nie patrząc na rysunek. Ach, normalnie. Niezła jestem. W ten sposób? Czy jak? Zaraz. Jak to ma być? To ma być chyba... Zaraz. To tutaj? W tą stronę. O, jedno skrzydło. I jeszcze drugie skrzydło. Wchodź tutaj, wchodź. Jest! Skrzydła Pochwaliłam się, że skrzydła przymocowane i jedno wypadło. Nie! Muszę jeszcze raz je wsadzić. Jeszcze raz. O, i trzymaj się, nie wypadaj skrzydełko. Teraz góra. O, trzymaj się. A, to jest ostatni krok, żebym tego tylko nie popsuła. I jest, udało się, zbudowałam tukana. Proszę bardzo, jak fajnie wygląda, rusza, macha skrzydełkami, gdy lata. Szybuje teraz, ostre kamery, i uderzył. Nie lataj w tą stronę, tukanie, co ty robisz? Masz taki wielki dziób, popsujesz mi kamerę. A kto nim steruje, to twoja wina.
Okej, dobra. Ś, nikomu nie mów. I tak wszyscy wiedzą, że to ja tak naprawdę jestem. Więc cała Ameryka Południowa, wielkość 29 do 63 cm, włącznie z dziobem, a ten dziób to jest olbrzymi. Waga 130 do 680 gram. Pożywienie, owoce oraz robaczki, życzki jakieś i tak dalej. Potrafi fruwać 64 km na godzinę, z prędkością 64 km na godzinę. Szybszy jest niż takie to zwierzątko. Pamiętajcie, napiszcie w komentarzach, jeśli wiecie, jak się nazywa to zwierzątko. Jestem ciekawa, czy wiecie. O, i zostało nam ostatnie jajko smoczku. Tak, jest duże jajko żółte. To twój wybór, prawda? No, ale mi to wybór już prawie w ogóle nie można powiedzieć, że to jest wybór. Chociaż mogę zawsze wybrać, żeby nie otworzyć. Dobra, nie otwieramy tego jajka. O nie, otwórz je. Żartuję, no pewnie, że otworzę to jajko. Jasne. Otwieramy. A, jest to, co się spodziewałam, że będzie. Więc klapec. Tylko tyle, że jeszcze nie wiem, jaki rodzaj jest klapec. O, świnka! Czyli trafiły nam się wszystkie te, które mają poprawne kolory. Żadnego czerwonego pingwina i żadnej różowej małpki. No proszę. Wychodź do mnie. O, jaki prosiaczek śmieszny. Zobaczcie, jakie uszy ma rozciągliwe. O, fajnie to wyglądało, jakby świnki miały takie wielkie uszy jak króliki, naprawdę. Były zabawniejsze jeszcze niż normalnie są zabawne. O, nosek. Spleszczony. O, teraz świnka bez noska. Gdzie jest mój nos? Odejmuj nos! O, mój palec, odejmij mój palec! Co robisz, świnko? O, ale fajne te zabaweczki są. Taka mała rzecz cieszy, no. A jakby wyglądało, jakby się poprzczepiały wszystkie do siebie. O, zobaczcie, teraz mamy potrójną zabawkę. O, i przykleiła się z Kinder Niespodzianki jeszcze figurka. O jejku. Zrobię taką wielką kulę. O, pomieszane to jest. Ta-da! Tak wyglądają. No, bardzo ładnie wyglądają. Nie. Oj, dobrze, smoczku. Wow, coś potrąciłam. Jakieś jajko spadło na podłogę. O nie, zadyma. Już, skoro Ci nie podoba, gdy je jakoś tak razem łączę, to już je porozdzielam i możesz się im przypatrzeć. Smoczku, powiedz mi w ogóle, która figurka, to nie są figurki, to są takie, jakby to nazwać, zabawki do plaszczenia, która Ci najbardziej podoba? Żaba jest super, bo ma taki kolor jak ja. Kaczka też jest super, bo ma kolor jak mój brzuch. Świnka też jest super, bo jest taka grubiutka jak ja. Wszystkie są fajne! Czyli nie wybierzesz żadnej z nich? Nie, bo wszystkie są u mnie na pierwszym miejscu. A ja też nie wiem, dlatego spytałam Ciebie. Moi drodzy, a Wam która się najbardziej podoba? Śmieszne są, prawda? Napiszcie mi w komentarzach. Okej, dobrze. Takie oto mieliśmy dzisiaj zabaweczki, więc były takie plaskaczki, tak można je nazwać, plaskaczki, zabawki do plaszczenia ze strupianem w środku oraz takie figurki z Kinder Niespodzianek. Mam nadzieję, że Wam się podobały i że zostawicie filmikowi kciuk w górę. Do zobaczenia, moi drodzy, subskrybujcie mi Smoczek TV. Na razie!